Robert uczył posłuszeństwa swego 3-letniego syna, Pawełka. Pasem. Żonę przekonał do swoich metod wychowawczych. Siniakami. 14-letni Paweł zdobywał szacunek kolegów. Pięścią. Ona też pomagała mu wychowywać syna, Marcina. Marcin, gdy dorósł, w dyskusji z dziadkiem Robertem też używał argumentu siły. Nie bij. Kochaj. CBA skierowało do Ostrołęckiej Prokuratury Okręgowej zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa, o składanie fałszywych oświadczeń majątkowych oraz wyłudzenie 580 tysięcy złotych. Śledczy podejrzewają byłą posłankę Bożenę Kamińską. Ta, jak twierdzi, o sprawie dowiedziała się od dziennikarza jednej z ogólnopolskich telewizji i w rozmowie z nami nie kryła swego zdumienia. Oświadczenie majątkowe, które wzbudziło podejrzenia CBA, miało nie zawierać informacji o rzeźbie, której wartość oceniono na 54 tysiące złotych. Bożena Kamińska, była posłanka, w nadesłanym do nas oświadczeniu stwierdziła, że kontrola oświadczeń majątkowych zakończyła się w lipcu 2020 roku protokołem, do którego wniosłam zastrzeżenie dotyczące dzieła sztuki zakupionego przez męża, które zostało nieuwzględnione. Od tego czasu nie byłam wzywana do żadnych wyjaśnień. Bożena Kamińska podczas autoryzacji wycofała się ze zgody na publikację zapisu rozmowy z nami. W zamian nadesłała nam oświadczenie, w którym odnosi się do podejrzeń Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W oświadczeniu podaje: w kwestii rozliczeń działalności biura nie mam sobie nic do zarzucenia, ponieważ rozliczenie wraz z dokumentami zostało przyjęte i zatwierdzone bez zastrzeżeń. Ta informacja o możliwości przywłaszczania środków na biuro w wysokości 580 tysięcy jest mi znana od wczoraj z mediów i jest dla mnie absurdalna, bo to prawie wszystkie środki, które otrzymałam na prowadzenie biura. Jak wynika z dokumentów złożonych w Kancelarii Sejmu, środków na prowadzenie biura podczas obu kadencji poselskich Bożeny Kamińskiej było jednak znacznie więcej. Ze sprawozdania złożonego na koniec 7 kadencji parlamentu wynika, że posłanka otrzymała 581 tysięcy złotych. W kolejnej kadencji kolejna wartość, nieco wyższa, 662 tysiące. Łącznie daje to 1 243 tysiące złotych przez 8 lat. Jednak postępowanie dotyczy krótszego, 6-letniego okresu lat 2013-2019. Z prostych obliczeń opartych o dokumenty sprawozdawcze wynika, że w ostatnich 6 latach posłowania Bożena Kamińska dostała na prowadzenie biura niemal 1 080 tysięcy. Kwoty nie budzą wątpliwości. Podała je w rozliczeniach sama posłanka. W końcowej części oświadczenia byłej parlamentarzystki czytamy: czy ta sprawa może być powiązana z moją byłą aktywnością dotyczącą przedstawiania nieprawidłowości w służbach mundurowych? Nie wykluczam tego i sugerują to również media. Postępowanie prokuratorskie rozpoczęło się na początku bieżącego roku.